Jednym z takich widocznych efektów, które pojawiły się zaraz na samym początku badań, to jest istnienie anizotropii prostopadłej. Znaczy wszyscy wiemy, zdajemy sobie sprawę, jest to całkiem logiczne, że jeżeli mamy zbiór magnesów sztabkowych i jeśli umieścimy je w ten sposób obok siebie i pozwolimy zupełnie swobodnie się obracać, ten stan nie jest dla nich korzystny. One chcą być ustawione tak, prawda, na skutek długozasięgowego oddziaływania dipolowego. Więc dla warstw magnetycznych spodziewamy się namagnesowania w płaszczyźnie. Tak jak mówiłem, od razu od początku obserwujemy namagnesowanie prostopadłe w niektórych materiałach, co pokazuje, że mamy bardzo silny, wbudowany w ten materiał mechanizm odpowiedzialny za istnienie własności anizotropowych. Jest to szczególnie dziwne na pierwszy rzut oka, ponieważ mamy do czynienia z materiałami kubicznymi i jeśli już oczekiwalibyśmy anizotropii magnetycznej na całych rodzinach kierunków, na przykład na kierunkach X, Y, Z. A tu mamy do czynienia z dobrze określoną anizotropią prostopadłą do kierunku wzrostu. Okazuje się, że za źródło tej anizotropii odpowiedzialne jest dokładnie warunki wzrostu, a mianowicie, że warstwy arsenku galu z manganem rosną w sposób, my to nazywamy pseudomorficzny, to znaczy, że zachowują stałą sieci podłoża. Ponieważ same one mają inną stałą sieci, muszą albo więc się skurczyć, albo rozszerzyć tak, żeby dopasować się do stałej sieci podłoża. I to rozszczepienie, to znaczy to istnienie tych naprężeń, które działają w dwóch kierunkach, x, y, naprężeń w płaszczyźnie wywołanych epitaksjalną metodą wzrostu, powoduje, że właśnie mamy do czynienia z dwojaką anizotropią i uważa się, że przy tych naprężeniach rozciągających mamy do czynienia z prostopadłą, natomiast dla ściskających mamy do czynienia z płaszczyznową anizotropią magnetyczną. To jest właśnie przykład takiego wzrostu. Na przykład jeżeli hodujemy arsenek galu z manganem na arsenku galu, stała sieci jest większa. Więc jedyną metodą dopasowania się arsenku galu z manganem przy zachowaniu stałej sieci jest zwiększenie stałej sieci prostopadłej i de facto właśnie mamy do czynienia z tymi naprężaniami ściskającymi. Biorąc pod uwagę teraz wielkość tych naprężeń, jesteśmy w stanie dokonać rachunków i to właśnie w obrębie modelu Zenera. I z tych rachunków wyraźnie wynika, że układ jest w stanie wytworzyć albo namagnesowanie, które jest równoległe w płaszczyźnie, albo namagnesowanie, które jest prostopadłe do płaszczyzny, w zależności od koncentracji dziur. To jest bardzo ciekawy efekt i możemy sterować tym rodzajem namagnesowania, zmieniając koncentrację dziur w paśmie walencyjnym. Na tym wykresie, ten wykres przedstawia coś takiego, że mamy wykreśloną koncentrację dziur i temperaturę, a to jest granica, która rozdziela istnienie tych dwóch faz, to znaczy stanów, w którym namagnesowanie jest prostopadłe i równoległe. Efekt taki ma dwie bardzo poważne konsekwencje. Po pierwsze, że dla każdego materiału mamy dwa typy anizotropii, które są możliwe, albo łatwą płaszczyznę, albo łatwą oś. I również istnieje przejście fazowego do drugiego rodzaju pomiędzy tymi dwoma fazami. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy zmieniali temperaturę próbki dla tej koncentracji, to w funkcji zmiany temperatury możemy na przykład w niskich temperaturach mieć układ o namagnesowaniu w kierunku osi Z prostopadłym, a wyższej o namagnesowaniu w płaszczyźnie. I to jest przykład dokładnie takiego eksperymentu. Jeżeli znajdziemy właściwą próbkę, właściwej koncentracji, rzeczywiście w niskich temperaturach krzywe namagnesowania odpowiadają anizotropii prostopadłej. Ta sama próbka, ten sam magnetometr, podwyższamy temperaturę, charakter krzywych namagnesowania odpowiada anizotropii równoległej, anizotropii w płaszczyźnie. To nie jest jedyna możliwość. Okazało się, że te materiały wykazują bardzo szerokie spektrum własności anizotropowych i tak jak powiedziałem, istnieje możliwość zmiany charakteru tych anizotropii. W szczególności zmiana pomiędzy osią łatwą a łatwą płaszczyzną może następować poprzez zmianę koncentracji dziur, a znowu w półprzewodnikach wiemy, że możemy ją zmienić albo efektem bramkowania, albo poprzez oświetlenie. Możemy kompensować, możemy wprowadzić do nory i skompensować te dziury. Lub na odwrót, jeżeli już mamy jakąś kompensację, to możemy je usunąć. Więc mamy możliwość zewnętrznego sterowania wielkością anizotropii magnetycznej. Okazało się jeszcze, że mamy do czynienia w tym materiale z anizotropią jednoosiową. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, ale również współgra anizotropii tej, którą bym nazwał anizotropią tą, o której mówiłem, wynikającą z naprężeń epitaksjalnych, z tą anizotropią jednoosiową, również w funkcji temperatury i również w
funkcji koncentracji dziur wykazuje charakter zmienny, to znaczy w jednym zakresie jest jednego rodzaju, w drugim jest innego rodzaju. I to ma, zachowanie tego typu ma naprawdę kolosalne znaczenie, czy może mieć, czy będzie miało w przyszłości, ponieważ mamy pewne wartości parametrów, dla których kierunek namagnesowania w próbce zmienia się niemalże spontanicznie. Nie potrzebujemy niemalże żadnej energii, żeby zmienić namagnesowanie, nie wiem, zmienić stan komórki pamięci, zmienić stan tranzystora spinowego. Po prostu czasami wystarczy zmienić tylko koncentrację i namagnesowanie samo przeskoczy do innego kierunku. Tu mamy przykład takiej właśnie zmiany. Tak jak mówiłem, możemy zmienić koncentrację dziur wygrzewaniem i jest to bardzo ważny wynik, ponieważ obserwujemy nie tylko zmianę charakteru anizotropii prostopadłej na anizotropię płaszczyznową przy wzroście koncentracji dziur, możemy również wyniki, to znaczy temperatury, w których to przejście następuje, to właśnie przejście reorientacyjne, porównać z przewidywaniami teorii, w której pracujemy, teorii Zenela, i znowu dostajemy bardzo dobrą zgodność eksperymentalną, co jest dla nas bardzo silnym impulsem do dalszych badań. Mówi nas, że badamy dobre materiały w odpowiedni sposób, przykładamy odpowiednią teorię, no powiedziałem, oby tak dalej, oby tylko uzyskać materiały, uzyskać materiał o temperaturze pokojowej, a jeszcze lepiej powyżej. Jeśli chodzi o arsenę galu z manganem, ten materiał o najwyższej temperaturze, tu mamy taki ciekawy diagram, znaczy zaznaczyłem na nim najwyższą temperaturę krytyczną, jaka znana była w danym roku kalendarzowym, tak w funkcji czasu, jak rosła temperatura krytyczna. I w szczególności tu widzimy taki schodek, po nim szybki wzrost. To jest moment, w którym badacze zorientowaliśmy się, że jak ważne jest wygrzewanie próbek po nie korzystanie z próbek tylko wyhodowanych, ale w odpowiedni sposób jeszcze modyfikowanych po wzroście, co spowodowało dalszym wzrostem rzędu kilkudziesięciu kelwinów temperatury krytycznej do góry. Obecnie wydaje się, że jesteśmy znowu na swego rodzaju obszarze nasycenia. Być może oczekujemy na coś nowego. Mając taki wykres, oczywiście możemy sobie pozwolić na swego rodzaju optymistyczną ekstrapolację. Jeżeli tylko uda nam się przebywać na tej krzywej i zachować ten trend, gdzieś mniej więcej około 2006-2007 roku powinniśmy przekroczyć temperaturę pokojową, co jestem pewien dałoby impuls do dalszych, znacznie bardziej szeroko zakrojonych i znacznie bogaciej finansowanych, obficiej finansowanych badań. Coś takiego mogłoby się wydarzyć. Na pewno możemy poszukiwać możliwości wzrostu poprzez zwiększenie zawartości manganu w tych materiałach. Natura nie pozwala nam zrobić tego w sposób łatwy. Efekt czegoś, co my nazywamy samokompensacji, czyli spontanicznej kreacji defektów kompensujących, stoi nam na przeszkodzie, ale wydaje się, że na przykład wzrost tego materiału na innych płaszczyznach sieciowych, nie tylko na płaszczyźnie 001, na innych płaszczyznach sieciowych rokuje nadzieję na zwiększenie efektywności domieszkowania czy wprowadzania manganu. Jeśli tylko uda nam się zachować odpowiednio wysoką koncentrację nośników, wydaje się, że możemy dokonać kolejnego kroku czy kilku małych kroczków w kierunku temperatury pokojowej. Oczywiście są jeszcze inne systemy. To arsenek galu z manganem nie jest jedynym systemem. Przypomnę ten wykres. Tu mamy całe multum różnego rodzaju związków półprzewodnikowych i na pewno jest ciągle nadzieja, że jeżeli na związkach opartych o pierwiastki lekkie, to znaczy na przykład, tak jak mówiłem, diament czy azotek galu, dlatego że mamy bardzo silniejszą hybrydyzację PD, jak i również słabsze oddziaływanie spinorbitalne. Możemy myśleć o wykorzystaniu inżynierii materiałowej, na przykład o selektywnym domieszkowaniu. Takie próby już były robione, na przykład rozseparować jony manganu i nośniki. Możemy myśleć o nowych technikach wzrostu, możemy myśleć o materiałach kompozytowych. Tu pole jest do popisu, jest absolutnie otwarte. Również możemy myśleć o zastosowaniu innych jonów magnetycznych niż mangan i innych może wtedy być może bardziej efektywniejszych mechanizmach oddziaływań, czyli sprzęgania tych jonów między sobą, na przykład podwójna wymiana i odpowiednie domieszkowanie tak, żeby ten mechanizm uczynić jeszcze bardziej efektywniejszym. Problemem, na który cierpimy na co dzień, są wytrącenia innych faz, to znaczy segregacja chemiczna i niewątpliwie potrzebna jest bardzo staranna charakteryzacja, potrzebne są nowe techniki charakteryzacyjne, dosyć drogie, ale po pokonaniu tego problemu myślę, że dalszy postęp jest możliwy, jak również inne podejście do problemu, dlaczego mamy robić półprzewodniki ferromagnetycznymi, a może wziąć ferromagnetyk, taki tlenek
żelaza na przykład i jego zrobić półprzewodnikiem, on już jest ferromagnetyczny, to może jego nauczyć bycia półprzewodnikiem, więc mamy jeszcze różne możliwości wyboru. W ramach podsumowania, tak jak mówiłem przy ostatniej transparencji, jesteśmy na początku drogi. I na tym początku materiał, o którym mówiłem najwięcej, arseny, galu z manganem, jak również telurek kadmu z manganem, wydają się być najlepiej rozumianymi modelowymi ferromagnetykami, które posiadają wiele właśnie tych atrakcyjnych własności, które potencjalnie powinny zwiększyć zainteresowanie. Po pierwsze silny związek własności półprzewodnikowych i magnetycznych, jak również bogata, rozumiana i sterowalna zewnętrznie anizotropia magnetyczna. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że przejdziemy teraz do pytań. Bardzo proszę. Chciałem się zapytać, czy w opisie teoretycznym tych bardzo ciekawych zjawisk, które kolega przedstawił, czy operowaliście również stałą sprzężenia magnetycznego przedstawiono jako funkcja koncentracji nośników? Taką globalną stałą sprzężenia magnetycznego, która jest przedstawiona jako funkcja właśnie koncentracji nośników. To było tak, wspaniale, prawda? Do odpowiednio dużej koncentracji nośników, na przykład wtedy, gdy włącza się tak zwane oddziaływanie RKKY, oczywiście tak. To znaczy, są mechanizmy, które powodują, że ta stała sprzężenia jest funkcją koncentracji nośników. W tym modelu, w tym podejściu, dla tych próbek, dla tych materiałów, o których mówiłem, oddziaływanie na przykład to RKKY, o którym wspomniałem, jest jeszcze nieefektywne. Ono jest, w zasadzie ten model jest granicznym rozwinięciem oddziaływania RKKY w kierunku niskich koncentracji. Proszę, ja mam takie pytanie, trochę ogólniejsze. Mianowicie, jeżeli myślimy o wykorzystaniu spinu, prawda, do przekazu informacji, to czy nie można tu się kierować takimi analogiami, jakimi poszedł rozwój elektroniki, tej, którą już znamy, krzemowej, mianowicie rozwiązania hybrydowe. Przez postęp cały w elektronice poszedł na zasadzie połączenia własności półprzewodnikowych krzemu z tlenkiem krzemu, który jest wspaniałym izolatorem, ale jest innym materiałem. Ponieważ my mamy bardzo wyrafinowane już i technologie, i struktury półprzewodnikowe i z drugiej strony mamy bardzo też wyrafinowane struktury magnetyczne metali, czy połączenia hybrydowe półprzewodników półprzewodników i magnetyków, jak ty widzisz ten kierunek, powiedzmy, który jest trochę innym kierunkiem? No ja myślę, że to się w ogóle zaczęło, to znaczy tak jakby szło dwutorowo i łączenie, czy na przykład żelaza na arsenek galu i potem próba wstrzykiwania nośników żelaza do arsenku galu. Takie próby są wykonywane, ale tu mamy pewne problemy, na przykład tracimy spójność spinową. Ten proces nie jest tak efektywny, jakbyśmy oczekiwali. O ile się dobrze orientuję, na przykład najwyższy stopień w tej chwili polaryzacji spinowej w tego typu procesie jest rzędu 30%. Natomiast kiedy wstrzykujemy spiny z arsenku galu z manganem do arsenku galu, efektywność sięga 82%. Nie mamy problemu tak zwanego interfejsu, czyli złącza granicznego, jakości złącza granicznego pomiędzy metalem ferromagnetycznym a półprzewodnikiem. Drugi efekt jest taki, można jeszcze myśleć o materiałach kompozytowych czy takich strukturach na zasadzie na przykład wytrąceń magnetycznych. Ale tu jest taka sprawa, że z reguły tworzą się bariera Schottkiego, która uniemożliwia efektywnie przekazywanie informacji magnetycznej do półprzewodnika i z powrotem. Ale też można pomyśleć, że jeżeli ta bariera jest niska, znajdziemy taką kombinację materiałów, że jej nie ma, to wtedy ten ferromagnetyk może lokalnie poprzez efekty bliskości polaryzować półprzewodnik i tego typu materiały są do pomyślenia, więc jest to na pewno droga alternatywna. Proszę Państwa, to, że mieliśmy tę telewizję u nas, to jest duża zasługa i osobiste zaangażowanie pani rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Katarzyny Hałasińskiej-Macuchow, której jeszcze będę miał okazję podziękować osobiście. W każdym razie jeszcze raz bardzo gorąco jej dziękuję w tym miejscu publicznie. No i chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej ekipie ATVN, która bardzo ciężko pracowała.
członkowie tej ekipy wstawali przed piątą, żeby tu już być na piątą rano. Wykonali, jak sądzę, świetną robotę i w szczególności szefowej tej komisji, pani Krystynie Rudowskiej, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Pani Krystyno, prosimy panią